Nazywam się Tomasz Sekielski. Od ponad 20 lat jako reporter i dziennikarz śledczy relacjonuję najważniejsze wydarzenia w kraju i na świecie. Teraz zabiorę Państwa w mroczną podróż śladami teorii spisku. Zdarzeń z najnowszej historii Polski. Tajemnicza śmierć komunistycznego dygnitarza. Dlaczego zginął Piotr Jaroszewicz? Zadaje mi pan ciężkie pytanie. Ktoś czegoś szukał, ktoś coś robił, co wyjmował, co wkładał, nie wiadomo. Co zawierało archiwum Piotra Jaroszewicza? Pojawiło się przekonanie, że Jaroszewicz coś wie i może to być niebezpieczne dla kogo? Najprawdopodobniej dla dawnej ekipy. Wchodząc do domu, wychodzili tak jak do siebie, tak weszli do Jaroszewicza. To robili naprawdę specjaliści, ludzie, którzy wiedzieli, po co przychodzą i w jakim celu tam przyszli. To był taki spisek na jego życie, przeprowadzony z powodzeniem. Spisek, który był organizowany od dłuższego czasu. Na tropie zagubionych dowodów. Czasami faktycznie zastanawiam się, czy przypadek jest przypadkiem. Wiemy, że co najmniej w 2000 roku te ślady jeszcze były. O kurczę. To bardzo ważne znalezisko, wie pan o tym? Ja cię kręcę, tego wszyscy szukali. W nocy z 31 sierpnia na 1 września 1992 roku w podwarszawskim Aninie dochodzi do brutalnej zbrodni. Zamordowane zostaje małżeństwo Jaroszewiczów. Z domu byłego PRL-owskiego premiera nie ginie jednak nic wartościowego, mimo że mordercy spędzają w nim wiele godzin. W tym czasie torturują Piotra Jaroszewicza, by ostatecznie udusić go przy pomocy ciupagi i skórzanego paska. Jego żonę, Alicję Solską, zabijają strzałem w tył głowy. Czy śmierć byłego premiera ma coś wspólnego z informacjami, które podobno posiadał i które chciał ujawnić? Czy zginął, bo znał prawdę o agenturalnej przeszłości nowych politycznych elit? A może chodziło o rosyjskie matrioszki? Gdy zaczynałem pracę nad filmem o zabójstwie byłego PRL-owskiego premiera, nie przypuszczałem, że dokonam niezwykłych odkryć, które być może pomogą w wyjaśnieniu zbrodni sprzed ćwierć wieku. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie spotkanie z Janem Jaroszewiczem, który przerwał wieloletnie milczenie i zgodził się wystąpić w tym filmie. Do tej pory syn Piotra Jaroszewicza i Alicji Solskiej unikał kontaktów z dziennikarzami. Dla mnie zrobił wyjątek. To spotkanie przyniosło zaskakujące efekty, które mogą przyczynić się do ustalenia tego, kto i dlaczego zamordował jego rodziców. Mord dokonany w Aninie na nikomu niewadzącym premierze emerycie i jego małżonce jest pierwszym w nowoczesnej historii Polski. Żywmy nadzieję, że w państwie prawa sprawcy haniebnego czynu staną przed obliczem sprawiedliwości tak, jak mordercy księdza Jerzego Popiełuszki. Morderstwo Piotra Jaroszewicza było zabójstwem jednego z byłych najważniejszych i najpotężniejszych ludzi władzy czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Przez kilkadziesiąt lat zajmował on najwyższe partyjne i państwowe stanowiska.
Piotr Jaroszewicz należał niewątpliwie do jednej z najlepiej poinformowanych osób w całej Polsce Ludowej. No, ta kilkudziesięcioletnia kariera sprawiała, że był to człowiek, który naprawdę wiedział bardzo dużo. Być może za dużo. Moim zdaniem taka osoba z taką wiedzą, z taką przeszłością nie umiera po prostu tak sobie w wyniku napadu rabunkowego. On się bardzo Polską interesował. I on potrafił te informacje zdobywać i wiedział dalej, co w trawie piszczy. Przyszły komunistyczny premier urodził się w 1909 roku. Ukończył studia i był nauczycielem. Po wybuchu II wojny światowej znalazł się w sowieckiej strefie okupacyjnej i został wywieziony w głąb Rosji. W 1943 roku Piotr Jaroszewicz zaciągnął się do armii Berlinga. W wojsku robi zaskakująco błyskawiczną karierę. Dwa lata później jest już w kierownictwie głównego zarządu politycznego, co oznacza, że musiał cieszyć się olbrzymim zaufaniem radzieckich towarzyszy. No, z racji z tego, że już był przedwojennym nauczycielem, to jednak w tym środowisku był bardzo dobrze wykształcony, a że miał również no, takie inklinacje do komunizowania, prawda, ten system wartości przypadł mu, to Sowieci zauważyli, że jest to wartościowy dla nich człowiek i zaczęli po prostu w niego inwestować, w jego karierę. W czasach wojny zupełnie inaczej się awansuje ludzi. Ojciec był człowiekiem reprezentującym polską inteligencję, był człowiekiem wykształconym, więc takich ludzi zdolnych szybko się wtedy awansowało, bo nie było specjalnego wyboru. Jego kariera jest błyskawiczna. No, można powiedzieć, że co kilka miesięcy właściwie jest awansowany. Niekiedy z jednego stopnia na drugi przeskakuje raptem 2-3 miesiące, więc przychodząc tutaj do Polski razem z tą armią Berlinga, on już jest w stopniu pełnego pułkownika, później zaraz generała. No, ma ogromną władzę, bo kieruje tym aparatem politycznym, prawda? Jest zastępcą dowódcy armii do spraw politycznych. No więc kariera błyskawiczna, właściwie można powiedzieć od szeregowego do generała w 1,5-2 lata awansował. No więc był prowadzony przez Sowietów, można powiedzieć, w sposób taki przemyślany. W tym okresie poprzedzającym powstanie Polski Ludowej to oczywiście jego kariera była bez porównania poważniejsza, większa, bardziej znacząca niż tak na przykład kariera Jaruzelskiego. Do Jaroszewicza niewątpliwie Rosjanie mieli zaufanie, bo inaczej by nie zrobił tak wielkiej kariery, tak szybkiej. Bo w końcu ten szlak bojowy nie był tak wielki. Po wojnie, będąc już w stopniu generała brygady, Piotr Jaroszewicz został głównym kwatermistrzem Ludowego Wojska Polskiego i przez 5 lat był wiceministrem obrony narodowej. W 1952 roku zostaje wicepremierem odpowiedzialnym za gospodarkę i zajmuje to stanowisko przez 18 lat. Zwieńczeniem jego politycznej kariery jest stanowisko szefa rządu, którym zostaje w 1970 roku. Na fotelu premiera zasiada przez dekadę. Pierwszym sekretarzem partii jest Edward Gierek. Partia kieruje, a rząd rządzi. No to podział jest jasny, prawda? Ktoś daje hasło, a ktoś to musi wykonać. Ktoś to musi przerobić, ktoś to musi zrobić własnymi rękami. Myślę, że ojciec długo się utrzymywał w tych strukturach. Po pierwsze, bo był lojalny, a po drugie, był bardzo pracowity. Morderstwo Piotra Jaroszewicza to zabójstwo człowieka, który znał największe sekrety PRL, także te mroczne.
Piotr Jaroszewicz należał niewątpliwie do jednej z najlepiej poinformowanych osób w całej Polsce Ludowej. Biorąc jeszcze pod uwagę tę atmosferę polityczną, to co Jaroszewicz zaczął mówić, co chciał powiedzieć, ten gorący okres transformacji ustrojowej, naprawdę wersja ze zwykłym morderstwem kryminalnym wydaje mi się po prostu nieprawdopodobna. Dlaczego zginął Piotr Jaroszewicz? To pytanie wraca co jakiś czas, ale odpowiedzi wciąż nie ma. Mimo nowych metod zdobywania i weryfikacji dowodów, zabójstwo małżeństwa Jaroszewiczów pozostaje zagadką. W śledztwie, które przeprowadzono w tej sprawie, popełniono wiele błędów. W tajemniczych okolicznościach zniknęła też część dowodów. Czy były to jedynie zaniedbania, czy może czyjeś celowe działanie? Warto dokładnie przyjrzeć się temu, co wydarzyło się w Aninie w nocy z 31 sierpnia na 1 września 1992 roku. Poruszając się w gąszczu hipotez i poszlak, które niczym pajęczyna oplatają sprawę śmierci małżeństwa Jaroszewiczów, trafiam na wiele ciekawych informacji i tajemniczych wątków. Dokonuję też szokujących odkryć. Denat mógł być ubrany w tą koszulę po zadaniu obrazu głowy. Koperta z linką, którą związana była Alicja Solska-Jaroszewicz. Bandaże z głowy Piotra Jaroszewicza. Napastnicy opatrzyli ranę na głowie byłego premiera. Dość dziwne zachowanie. W przypadku pana Piotra Jaroszewicza śmierć nastąpiła na skutek zadzierzgnięcia, natomiast w przypadku pani Aliny Solskiej-Jaroszewicz na skutek oddanego postrzału z broni palnej. Zabójcy nie tylko opatrzyli głowę rannego byłego premiera, ale też w trakcie wielu godzin, kiedy przebywali w domu małżeństwa Jaroszewiczów, przebrali byłego premiera w świeżą koszulę. Jak rozumiem, to jest ta pierwsza koszula, którą zmieniono. Jest zakrwawiona. Ślady krwi zaschniętej. Zakrwawiona odzież, którą można poddać ponownym specjalistycznym badaniom, to nie jedyne znalezisko mogące mieć dziś znaczenie dla wyjaśnienia zbrodni sprzed ćwierć wieku. Na rozwiązanie tej zagadki liczy wciąż najstarszy syn Piotra Jaroszewicza z pierwszego małżeństwa. Czy to był mord polityczny? Dla mnie to był mord polityczny, tak. Nie był rabunkowy. To był mord polityczny, zostało masę rzeczy na wierzchu. Nic nie zginęło. Powiem tak, że minęło już 20 parę lat i ciągle sobie zadaję to pytanie. Ja nie chciałbym posądzać konkretnych ludzi. Wydaje mi się, że to był taki spisek na jego życie przeprowadzony z powodzeniem. Ale spisek, który był organizowany od dłuższego czasu. W tym spisku brały również udział osoby, które no, były blisko niego. Blisko niego. Ktoś z rodziny? Być może, że ktoś z rodziny. Wbrew pozorom rodzina Jaroszewiczów nie żyła w zgodzie. Nieporozumienia między przyrodnimi braćmi, spory Piotra Jaroszewicza z żoną, która jako macocha miała złe relacje z Andrzejem. Policja badała w swoim śledztwie wątek rodzinny, ale nie wniósł on niczego do sprawy. Panie Janie, pan odkrył zbrodnię w Aninie. Był pan pierwszą osobą, która
zobaczyła to, co się działo w domu, to pan wezwał policję. Jak pan ocenia te pierwsze dni śledztwa, działania policji i prokuratury? No myślę, że rzeczywiście ja dobrze pamiętam pierwszy dzień śledztwa. Ten pierwszy dzień, bo to był oczywiście szalony stres. Na rozmowę o zbrodni, do jakiej doszło w willi byłego PRL-owskiego premiera, godzi się Jan Jaroszewicz, syn Piotra Jaroszewicza i Alicji Solskiej. Do tej pory unikał rozmów z dziennikarzami. Stawia jeden warunek. Nie chce pokazywać twarzy, by zachować anonimowość. Mój organizm działał bez kontroli. Ja po prostu poleciałem na policję, zawiadomiłem na komisariacie. Przyjechałem i czekałem przed bramą na policjantów, którzy przyjechali. Przyjechali policjanci, wpadli na pierwsze piętro, zeszli, powiedzieli mi, żebym tam nie wchodził i że wezmą ekipę i przyjechała potem cała to już spora ekipa z komendy policji. I właściwie no, oni zajęli się zbieraniem śladów, szukaniem, robieniem zdjęć, przyjechała ta ekipa, z tym, że z godziny na godzinę tych ludzi jakby tak zmieniali się, przybywało, bo ciągle ktoś przyjeżdżał, ciągle ktoś wyjeżdżał, a praktycznie biorąc następnego dnia od rana zaczęły się wycieczki. To już były oczywiście wycieczki, bo ciągle ktoś przyjeżdżał, ciągle ktoś oglądał. No nie da się ukryć, że tak było. Ja w tej chwili już nie pamiętam dokładnie, kto był na miejscu i nawet nie miałem rozeznania, kto tam był fizycznie na miejscu. Ale moim zdaniem to łatwiej by było policzyć, kogo tam nie było, niż kto tam był. Nawet bodajże to był już trzeci, czwarty dzień, kiedy tam na miejscu prowadziliśmy czynności. Godziny późno, popołudniowe, kończymy pracę i jeszcze zjawia się wysoki, ówczesną rangą oficer policji z pytaniem, czy może się przejść po domu, bo on tu jeszcze nie był. No i mi, i prowadzącemu te czynności, no po prostu, powiem trywialnie, kopara z łoskotem upadła do samej podłogi. No. Mało profesjonalne zachowanie. No zdecydowanie tak. Robert Duchnowski był jednym z techników kryminalistyki zabezpieczających ślady na miejscu zbrodni i dokumentujących kamerą oględziny domu, w którym zamordowano byłego premiera i jego żonę. Warunki, jak na tą sytuację, no nie były dobre, dlatego że to i troszkę wcześniej, i wielokrotnie później o tym się przekonywałem, że im z większym zdarzeniem medialnym mamy do czynienia, tym większy problem pracy. Proszę bardzo. Obecnie jesteśmy w kolejnym pomieszczeniu znajdującym się na pierwszym piętrze budynku. Jest to pokój zajmowany przez pana Piotra Jaroszewicza. W tym też pokoju, na fotelu, który tu stoi, zostały znalezione jego zwłoki. No taka była sytuacja. Wszyscy tam byli pod presją. Ci, którzy tam fizycznie mieli pracować, czyli zabezpieczać ślady, prowadzić oględziny, byli pod presją przełożonych, przełożeni byli pod presją wyższych przełożonych, a ci byli z kolei pod presją polityków. Zaczęli się interesować praktycznie wszystkim. Wszystkim, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku. Z tym, że no, niestety moim zdaniem ta pierwsza ekipa zadeptała większość tych właściwych śladów. Być może ja też sam wchodząc tam coś zadeptałem, nie wiem, bo nie spodziewałem się, że zastanę to, co zastało. Ale chyba to utrudnia prowadzenie śledztwa. Zdecydowanie tak, dlatego tacy ludzie jak wyżsi przełożeni, niektórzy prokuratorzy, którzy nie prowadzą bezpośrednio czynności na miejscu, w żargonie są nazywani zacieraczami po prostu, bo nie pomagają, a wręcz przeszkadzają, utrudniają pracę. Ciągle ktoś przyjeżdżał, ciągle ktoś oglądał. Nie wiem, ja nie znałem tych ludzi z twarzy ani z nazwisk, ale tak jak z tego, co pamiętam, się mówiło, to tam praktycznie cała wierchuszka służb, że tak powiem, czyli ministerstwa i policji była. Przyjechali obejrzeć. Od początku w tej sprawie było wiele znaków zapytania. Jak twierdzą świadkowie, Piotr Jaroszewicz obawiał się o swoje życie i zawsze, nawet siedząc przed telewizorem w fotelu, miał przy sobie pistolet. Dlaczego się nie bronił? Jak napastnicy weszli do domu, którego strzegł sznaucer Olbrzym, ostry i czujny pies? Andrzej Jaroszewicz, najstarszy syn Piotra Jaroszewicza, ma swoją teorię. Dlaczego pies nie zareagował? Jak weszli napastnicy do środka? Moim zdaniem napastnicy musieli zostać wpuszczeni, bo nie ma żadnych śladów wejścia do domu.
jeżeli ktoś przyszedł, to zależy od rozkładu tego dnia, tego fatalnego poniedziałku, to myślę, że zostali po prostu wpuszczeni. Obcy nie zostałby wpuszczony. No możliwości jest kilka. Możliwość jest oczywiście taka, że ktoś zapukał, podał się na przykład za policjanta i został wpuszczony. Możliwość jest jeszcze taka, że oni zostali wpuszczeni przez kogoś z domowników w ciągu dnia. I w Aninie była duża piwnica. W tej piwnicy można się było spokojnie ukryć, przesiedzieć cały dzień. Jeżeli pies już był niesprawny, no to nie wyczuł. Andrzej Jaroszewicz wraz ze swoją żoną Alicją od kilku lat na własną rękę próbują wyjaśnić, co stało się w Aninie w nocy z 31 sierpnia na 1 września 1992 roku. Wiadomo, że mordercy spędzili w willi byłego premiera wiele godzin. Jaroszewicza torturowano, by w końcu nad ranem 1 września przy pomocy ciupagi zadzierzgnąć pasek na jego szyi. Alicję Solską zabójcy związali i zamknęli w łazience. Co dziwne, zadbali o to, by starszej kobiecie było wygodnie i położyli ją na kołdrze z poduszką pod głową. Zabili ją strzałem w tył głowy z myśliwskiego sztucera jej męża. Zabójcy dokładnie przeszukali gabinet Piotra Jaroszewicza i znajdującą się w nim szafę pancerną. W domu był jeszcze jeden sejf. Ten jednak przestępcy zostawili nieruszony. Wchodząc do domu, wychodzili tak jak do siebie, tak weszli do Jaroszewicza. To robili naprawdę specjaliści, ludzie, którzy wiedzieli, po co przychodzą i w jakim celu tam przyszli. Kilku świadków mówiło śledczym o tajemniczych, ważnych dokumentach, które miały być w posiadaniu Piotra Jaroszewicza, ale zbagatelizowano ten wątek, uznając, że informacje te są mało konkretne. Policja i prokuratura w całej sprawie od początku zachowywały się dość dziwnie, do tego stopnia, że no na przykład byliśmy zaskoczeni, ponieważ pewien czas temu dostaliśmy informację, że bodajże w 2010 roku pozostałe dokumenty, które zostały zabrane z willi oraz reszta rzeczy z sejfu, zostały zwrócone Janowi Jaroszewiczowi bez informowania Andrzeja. On się o tym w ogóle nie dowiedział. No i dokumenty oczywiście w związku z tym zaginęły. O zaginione dokumenty pytam Jana Jaroszewicza, który miał je odebrać z sądu. Tak, ja odebrałem. O ile pamiętam, to był 2010 rok. Sąd zawiadomił mnie, że są do odbioru jakichś rzeczy ze śledztwa. I ja to odebrałem z sądu na Kocjana. Cały taki duży karton, dosyć ciężki. I co w nim jest? Nie wiem. Nie wiem, nie miałem odwagi, muszę panu się przyznać, bałem się, co ja w nim zastanę i nie miałem odwagi go otworzyć od tamtej pory. On po prostu leży i czeka na taki moment, kiedy może dojrzeje do tego, żeby go otworzyć. To może otworzyłby pan przy naszych kamerach? No, ciężkie pytanie. Wie pan co, że może rzeczywiście, może to już jest czas, żeby to otworzyć, może... Co skrywa tajemnicze pudło z dowodami? Czy znajdziemy w nim coś, co przybliży nas do wyjaśnienia zbrodni sprzed ćwierć wieku? Właściwie od samego początku założono w śledztwie, że zabójstwa małżeństwa Jaroszewiczów dokonano na tle rabunkowym. Czterech oskarżonych o ten mord włamywaczy po 3 latach procesu zostało uniewinnionych i to na wniosek prokuratury. Co więcej, po latach okazało się, iż prawdopodobnie nie zbadano wszystkich śladów krwi znalezionych na miejscu zbrodni, a z sądowego archiwum zniknęły folie z niezidentyfikowanymi odciskami palców. Czy ktoś zadbał o to, by prawda nie wyszła na jaw? Czy służby specjalne zarejestrowały to, co wydarzyło się w domu byłego premiera? O tym po przerwie.
Nagle ktoś wszedł, poprosił wszystkich, żeby opuścili dom i po kilku godzinach wyszedł. I prokurator, i policja bardzo grzecznie opuścili dom. Była ekipa, wylegitymowała się dokumentami Wydziału Łączności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i coś grzebała w instalacjach telekomunikacyjnych w kanale w ogrodzie. Kto i dlaczego zabił Piotra Jaroszewicza? Oczywiście, że można przypuszczać, że nagrano zbrodnię. No i oczywiście, że gdyby odsłuchać te taśmy, to na pewno ustalono by, kto jest mordercą. Nowe tropy i nowe hipotezy. Kobieta, krótko obcięte włosy, jeden barczysty mężczyzna, drugi średniej budowy. To były po prostu szwadrony, które chodziły, wykonywały wyroki na zlecenia. Już w 1989 roku pojawiła się taka fama, czy pogłoska, czy plotka, że oto komando śmierci krąży i zabija niepokornych księży. Tajemnica pudła z sądowego archiwum. Myślę, że nasz czas, żeby to otworzyć i zobaczyć. No to otwieramy, bo też jestem bardzo ciekaw, co w tym pudle jest. Błędy i bałagan w śledztwie. Uniewinnienie oskarżonych i to na wniosek prokuratury. Znikające dowody. Dziwnych i zaskakujących zdarzeń w sprawie dotyczącej zabójstwa małżeństwa Jaroszewiczów nie brakuje. Czy zamieszane są w nią polskie lub rosyjskie służby specjalne? Czy Piotr Jaroszewicz zginął, bo chciał ujawnić informacje, które zagrażały bardzo wpływowym ludziom? Nie wierzę w wersję, że było to morderstwo na tyle rabunkowym. No, trudno przypuszczać, żeby to było morderstwo na tyle rabunkowym w momencie, w którym nic praktycznie z domu nie ginie. A równocześnie fakt, że miało miejsce torturowanie Jaroszewicza i jego żony, to pokazuje, że, no, że był to napad szczególny. No, żaden zwykły rabuś by tego nie zrobił, no bo po co krępować, prawda, byłego premiera, zostawiając mu jednocześnie jedną rękę wolną, tak żeby mógł na coś wskazywać. Wydaje się, że jeżeli coś plądrowano, to gabinet, prywatny gabinet Jaroszewicza, w którym były papiery, a nie kosztowności. Tak, gabinet był przeszukany tylko. No być może po prostu coś w tym gabinecie znaleźli. Być może szukali czegoś w gabinecie i to było w tej kasie pancernej, którą otworzyli. To by też trochę tłumaczyło, dlaczego nie robili kipiszu na dole. Największy bałagan, tak w zasadzie to panował w gabinecie ojca. Dostali się do tej szafy i splądrowali ją. Nie wiem, co było w środku, prawdopodobnie były tam jakieś ojca dokumenty. Dlatego trudno mi uwierzyć w to, że byłoby to tylko i wyłącznie zabójstwo rabunkowe, a w tę stronę poszło śledztwo. Pierwsza myśl? Za co go zabili? Za co go zabili? Bo on był torturowany. Ja widziałem, że jest torturowany. Pobity, posiniaczony. Papierosy gdzieś mu tam gasili na nim. Przemknęło mi przez myśl to, że no ktoś coś chciał. No przecież to nie jest szaber, to nie jest robione. Jeżeli do tego dodamy jeszcze wymiar polityczny osoby, postaci politycznej, jaką był Jaroszewicz, no to te pytania będą się mnożyć. Były premier, który w wywiadzie z Bogdanem Rolińskim zaczął mówić, że wie dużo i powie jeszcze więcej. Wydana w 1991 roku książka w formie wywiadu z Piotrem Jaroszewiczem o wymownym tytule Przerywam milczenie nie wywołała politycznej burzy i sensacji. Czy były premier chciał ujawnić coś więcej? Wiadomo, że przed śmiercią pracował nad kolejną książką. Były zbiory monet ojca, zostały zbiory banknotów. To wszystko było na miejscu. A poza tym brakowało rękopisów. Które sporządził pana ojciec? Które ojciec pisał, tak, ze względu na to, że przez wakacje była siostra z dziećmi, spała w pokoju obok. Ojciec nie pisał na maszynie, tylko pisał ręcznie. I rzeczywiście było sporo papierów i tych papierów z zewnątrz nie było. Ktoś mógł je zabrać? Ktoś mógł je zabrać. Bohdan Roliński, autor wywiadu Rzeki z Piotrem Jaroszewiczem, po śmierci byłego premiera wydał książki, w których twierdził, że Jaroszewicz zginął, gdyż chciał ujawnić prawdę o rosyjskich matrioszkach. I nie chodzi tu o popularne drewniane zabawki. System tworzenia matrioszek polegał na tym, że Rosjanie wpadli na taki pomysł,
że przy tak dużych ruchach wywołanych działaniami militarnymi, jak II wojna światowa i przemieszczania się ludności, jest to bardzo proste, bo wielu ludzi ginęło. Wiele dokumentów było do wzięcia na wyciągnięcie ręki, żeby przybrać nazwisko, imię i w ogóle życiorys. W języku służb specjalnych istnieje pojęcie agentury wtórnikowej. To właśnie matrioszki, szpiedzy podstawiani w miejsce prawdziwych osób. Sobowtóry przejmujące czyjąś tożsamość i życie. Przez wiele lat, właściwie przez te wszystkie dziesięciolecia, ciągnęła się za Piotrem Jaroszewiczem taka fama czy pogłoska, że jest człowiekiem Moskwy. Rzeczywiście jego błyskawiczna kariera w czasie wojny stawia mocne znaki zapytania. I to, że utrzymywał się tak długo, jednak pozostawał tym pewnym jakby punktem odniesienia w rzeczywistości Polski Ludowej, każe te pytania i te pogłoski traktować w sposób poważny, choć oczywiście dowodów na jakąś agenturalną działalność prosowiecką Jaroszewicza nie mamy. Ja nigdy nie zetknąłem się jakimkolwiek śladem, żeby Piotr Jaroszewicz był związany współpracą agenturalną czy z Głównym Zarządem Informacji, czy też z późniejszym WSW. Jeśli Jaroszewicz nie miał agenturalnej przeszłości, to skąd mógł znać prawdę o rosyjskich matrioszkach? Według niepotwierdzonych informacji, wiedzę tę przekazał mu generał Karol Świerczewski. Przede wszystkim twórcą matrioszek był generał Żukow, NKWD. On zmarł w 78 roku. On zabrał całą tajemnicę do grobu, bo on typował i on skierowywał do armii Berlinga matrioszki. On był za to odpowiedzialny. On w którymś momencie, bo tak jak Świerczewski lubował się w trunkach silnych, on Świerczewskiemu kiedyś to wyjawił. I Piotr Jaroszewicz miał się między innymi również od niego dowiedzieć, że taką matrioszką był właśnie Wojciech Jaruzelski. Piotr Jaroszewicz, osoba odsunięta od władzy w latach 80., która może dyszała chęcią, czy pałała chęcią zemsty na tej ekipie Jaruzelskiego i Kiszczaka, która go odsunęła do władzy, zaczyna nam się tworzyć pewna układanka złożona ze znaków zapytania, która moim zdaniem nie pozwala wsadzić tej sprawy na półkę ze zwykłymi morderstwami na tle kryminalnym, zarobkowym. Andrzej Jaroszewicz, syn zamordowanego premiera, twierdzi, że ojciec nigdy nie wspominał mu o żadnych rosyjskich matrioszkach. Mówił za to o agentach PRL-owskiej Służby Bezpieczeństwa. Miała to być następna książka. Już bardziej szczegółowa. Bardziej personalna co do niektórych osób. Bardziej wskazująca na pewne czynniki, które zadziałały w tym systemie przejmowania właśnie. Tworzenia Solidarności najpierw, potem przejmowania władzy i bycia u tej władzy. Tam miało być kilka szczegółów personalnych, tak bym powiedział. O tych planach byłego premiera wspomina także w swojej autobiograficznej książce Albin Siwak, dawny partyjny towarzysz Jaroszewicza. Albin Siwak, o którym mówiłem w swojej książce Trwałe ślady, napisał tak, zacytuję ten fragment. Gdy jednego dnia, będąc u Piotra, zaczęliśmy mówić o sytuacji w Polsce, a było to już po zmianie ustroju i formacja solidarnościowa robiła coraz większe głupstwa, Piotr sam zaczął mówić na ten temat tak. Ciekaw jestem, jak będą wyglądały gęby tych rzekomych bojowników o wolną Polskę, gdy w swojej książce napisze, którzy z nich, od kogo i ile brali miesięcznie za dostarczanie nam informacji. Chodziło o agenturę. Kto gdzie był i ile dostawał za to, żeby takim być. I po prostu. Ludzie robili to za pieniądze. Począwszy od Wałęsy, ojciec twierdzi, że jego przywieźli wojskowi, a torówką z Gdyni. Dlaczego mam nie wierzyć własnemu ojcu?
Warto w tym miejscu przypomnieć, że w czerwcu 1992 roku dochodzi do kryzysu rządowego. Odwołany zostaje gabinet Jana Olszewskiego, a wszystko ma związek z przygotowaną przez Antoniego Macierewicza listą tajnych współpracowników SB. 3 miesiące później zamordowany zostaje Piotr Jaroszewicz. Czy te wydarzenia mogą mieć ze sobą cokolwiek wspólnego, czy to jedynie temat dla wielbicieli teorii spiskowych? Moi rodzice mieli bardzo poważne podejrzenia, że dom jest na podsłuchu i wiem, że wszystkie też ważne rozmowy odbywały się raczej w takich miejscach jak ogród, a nie wewnątrz budynku. Ojciec wiedział, że Wila jest na podsłuchu, dlatego że czasem mnie pytał o takie sprawy różne i mówił mi tak, chodź lepiej wyjdziemy z domu, pójdziemy do ogrodu na spacer, porozmawiamy, bo tutaj nas podsłuchują. To mi ojciec powiedział. Ojciec był świadomy tego, że w domu jest podsłuch. Bracia są zgodni co do tego, że wątek podsłuchów z willi Jaroszewiczów zbagatelizowano w prowadzonym śledztwie. Jeśli podsłuchy były zainstalowane, to oznaczałoby jedno. Oczywiście, że można przypuszczać, że nagrano zbrodnię. No i oczywiście, że gdyby odsłuchać te taśmy, to na pewno ustalono by, kto jest mordercą. Pytanie, gdzie się znalazły te taśmy, czy one jeszcze istnieją, czy nie zostały utajnione? A jeżeli zostały utajnione, to dlaczego? Na czyje polecenie? Bo to znaczyłoby, że od początku wykonawca tego zbrodni jest znany. Tylko, że z jakichś przyczyn zdecydowano się to śledztwo ustawić tak, żeby nigdy nie wyszło, kto to jest. W pierwszych prasowych artykułach na temat zbrodni w Aninie można znaleźć informacje o funkcjonariuszach służb specjalnych, którzy szukali czegoś w willi zamordowanego byłego premiera. Urząd Ochrony Państwa oficjalnie zaprzeczał tym doniesieniom. Panie, nie słyszałem, że poza policją, prokuraturą, tam na miejscu zbrodni też pojawiały się jakieś dziwne osoby z dziwnym sprzętem. Wie pan, mnie zdziwiła obecność takich dwu czy trzyosobowej ekipy, która przywiąza ze sobą bardzo zaawansowany sprzęt do sprawdzania podsłuchów, czyli tak zwane skanery częstotliwościowe. I to byli ludzie, którzy jakby działali niezależnie od ekipy policyjnej. Oni się umieścili w jednym miejscu, dokładnie w kuchni i właściwie ani oni nie rozmawiali z policjantami, ani policja z nimi. I zdziwiło mnie, że kiedy chciałem z jednym z tych panów porozmawiać na temat techniki, bo mnie to zawodowo interesowało, to pokazał mi tak i powiedział, że wyjdziemy porozmawiać w ogrodzie. Także ówczesna dziennikarka telewizyjna Barbara Jakubiec miała informować rodzinę Piotra Jaroszewicza o tajniakach, którzy przyszli wymontować podsłuchy z willi byłego premiera. Barbara Jakubiec mówi, że nie tylko była świadkiem demontażu podsłuchów z willi w Aninie, ale że ma to też nagrane na taśmie, dlatego że była tam z kamerzystą swoim i on to zaczął kręcić i ma to nagrane po prostu. Wejście do willi i wyjście z tymi teczkami kilku osób w cywilnych ubraniach, które wyprosiły stamtąd wszystkich. Policję, prokuratora. Nagle ktoś wszedł, poprosił wszystkich, żeby opuścili dom i po kilku godzinach wyszedł. Nie udało nam się namówić Barbary Jakubiec na rozmowę przed kamerą. Była jeszcze druga ekipa, która pojawiła się, myślę, że było to 2 tygodnie, bo wszystkim mnie wtedy nie było, tylko panowie z ochrony do mnie zadzwonili i powiedzieli, że była ekipa, wylegitymowała się dokumentami Wydziału Łączności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i coś grzebała w instalacjach telekomunikacyjnych w kanale w ogrodzie. Nie wie pan, czego szukali? Nie wiem, czego szukali, nie wiadomo, kto to był, bo ta ekipa nie była nigdzie zarejestrowana. Dziwne. Ktoś czegoś szukał, ktoś coś robił, co wyjmował, co wkładał, nie wiadomo. To nie koniec dziwnych zdarzeń. Gdy w 2005 roku
Sprawa Jaroszewicza trafiła do policjantów z tak zwanego Archiwum X, którzy zajmują się wyjaśnianiem skomplikowanych zagadek kryminalnych. Okazało się, że zaginęły kluczowe dowody. Niezidentyfikowane odciski palców znalezione na miejscu zbrodni. Mogły to być ślady zostawione przez jednego z zabójców. Nie udało się ustalić, co stało się dalej i w jakich okolicznościach te ślady zaginęły. No, w kontekście AFIS-u i dzisiejszych możliwości AFIS-u, no to daje trochę do myślenia. System AFIS to komputerowy system identyfikacji odcisków palców. Gdy zamordowano Jaroszewiczów w 1992 roku, jeszcze nie istniał. W jego bazie znajdują się ponad 3 miliony odcisków palców, jakie zebrała policja w ciągu kilkudziesięciu ostatnich lat. Ja powiem tak, ja jestem daleki od jakiejkolwiek spiskowej teorii dziejów, natomiast czasami faktycznie zastanawiam się, czy przypadek jest przypadkiem. Aż trudno uwierzyć, że zniknięcie z akt sprawy Jaroszewicza bardzo ważnych dowodów to jedynie przypadek i efekt bałaganu. Są osoby, które łączą ten fakt ze sprawą zabójstwa księdza Niedzielaka. Z akt tamtej sprawy także zniknęły folie z niezidentyfikowanymi odciskami palców. Mogły one należeć do morderców, których łączono ze służbą bezpieczeństwa. Czy Piotra Jaroszewicza zabiła grupa egzekutorów z esbeckim rodowodem? Człowiek, który w Anienie rano wyszedł na spacer z 31 sierpnia na 1 września 1992 roku, przecież widział trzy osoby wychodzące z domu Jaroszewicza, dwóch mężczyzn i kobieta. Ta sama grupa była widziana na parafii u księdza Niedzielaka, ta sama grupa była widziana u księdza Suchowolca, też kobieta, krótko obcięte włosy, jeden barczysty mężczyzna, drugi średniej budowy. To były po prostu szwadrony, które chodziły, wykonywały pewne wyroki na zlecenia i one funkcjonowały przez całe lata 80. już. Ksiądz Stefan Niedzielak zginął w nocy z 19 na 20 stycznia 1989 roku w mieszkaniu na plebanii przy ulicy Powązkowskiej. Nazywano go kapelanem katyńskim. Na miejscu zbrodni, którą początkowo próbowano zaliczyć do nieszczęśliwych wypadków, znaleziono fragment gumowej rękawiczki ze śladami krwi, niezidentyfikowane odciski palców oraz kilka włosów, które ksiądz Niedzielak ściskał w dłoni. Ślady daktyloskopijne zniknęły z akt sprawy. Z jednej strony popatrzymy sobie na to, co się dzieje ze sprawą śledztwa postępowania w sprawie księdza Niedzielaka i Piotra Jaroszewicza. Dostrzegamy tajemniczy fakt znikania kluczowych dowodów, co znowu skłania do bardzo poważnych pytań, dlaczego to się dzieje, kto to zrobił, jaki miał w tym interes. Skoro to były zwykłe zabójstwa, dlaczego giną dowody? Czy te zabójstwa mogą być jeszcze wyjaśnione? Nadzieja na rozwikłanie sprawy Piotra Jaroszewicza ożyła całkiem nieoczekiwanie. Wszystko za sprawą kartonowego pudła z rzeczami, które synowi Piotra Jaroszewicza zwrócił sąd. Zobaczmy. Co tu jest? Sporo korespondencji. Są odciski palców. Znaleźliśmy odciski palców. Ciekawe, czy to są te zagubione. Nadaje się tylko do ewentualnych badań indywidualnych. Wie pan, że... No to kto prawdopodobnie to... tych odcisków szukali. Palców szukali przez tyle lat. Policja szukała, tak. O kurczę. To bardzo ważne znalezisko, wie pan o tym? Tak, to jest najważniejsze znalezisko, bo to... Jeżeli to jest... Ja cię kręcę, tego wszyscy szukali. Odnalezione przez nas folie z odciskami linii papilarnych są oznaczone numerami 25, 27 i 28. Pokrywają się one z numerami zaginionych śladów, których poszukiwała prokuratura. Przeglądając zawartość pudła, dokonuje jeszcze jednego makabrycznego odkrycia. Koszula nocna. To
jest koszula, w którą ubrana była w dniu zabójstwa Alicja Jaroszewicz. Cała we krwi. Żona byłego premiera została zabita strzałem w tył głowy. Zaskoczony znaleziskiem ponownie kontaktuje się z Robertem Duchnowskim, byłym policyjnym technikiem. No wiele wskazuje na to, że to mogą być te ślady. 27, 28... I 25. I 25. To mogą być dokładnie te ślady. I tak jak patrzę, tak na dobrą sprawę, tutaj co najmniej dwa nadają się do identyfikacji indywidualnej. Ten się nadaje do identyfikacji indywidualnej. No, ten jest chyba najgorszy z nich wszystkich, ale dobry daktyloskop jeszcze z tego by też zrobił pozytywną ekspertyzę, gdyby miał właściwą kartę daktyloskopijną. Czy to ważne odkrycie w tej sprawie? Wydaje mi się, że w tym momencie przełomowe. Tę ważną informację przekazuje Andrzejowi Jaroszewiczowi i jego żonie. Są zaskoczeni tym, co odkryłem. Niezmiernie cenne rzeczy. Znaczy, no to jest bardzo cenne, ale to jest nie koniec, ale to jest nie koniec. To jest bardzo ważna rzecz. Bardzo ważna. I ona może pomóc w wyjaśnieniu śledztwa, te odciski palców. Ale za chwilę... Myślę, że przeżyjecie szok. Wyobraźcie sobie... Znaczy, ja byłem zszokowany. Odnalezione odciski palców i odzież ofiar powinny być dokładnie przebadane przez specjalistów, gdyż mogą stanowić klucz do rozwiązania zagadki mordu w Aninie. Prokuratura ma teraz powód, by wrócić do tej sprawy. Wyjaśnić trzeba również to, kto odpowiada za bałagan i błędy popełnione w śledztwie dotyczącym zabójstwa małżeństwa Jaroszewiczów. Ja się nie mogę. Wciąż nie wiemy, kto i dlaczego zabił Piotra Jaroszewicza oraz jego żonę Alicję Solską. Tajemnicza zbrodnia czeka na wyjaśnienie. Do tego czasu powstanie zapewne jeszcze nie jedna teoria spiskowa.